Po takich meczach zwykle mawia się, że najważniejsze są 3 punkty. Po błyskotliwym zwycięstwie w Zdzieszowicach Jastrzębianie mieli wziąć na ruszt Beniaminka z Zielonej Góry, wlewając w serca kibiców nadzieję przed pucharowym starciem z Górnikiem Łęczna. Tymczasem piłkarze Gieksy zagrali w sobotę tak, jakby nosili na plecach worki z żużlem. Krótko mówiąc, poziom spotkania znacznie odbiegał od pięknej pogody i równie pięknie przygotowanej murawy. Początek zawodów nie zwiastował późniejszej męczarni. Gospodarze szybko przejęli inicjatywę, ale albo Wojciechowi Canibołowi brakowało nieco szczęścia w polu karnym, albo minimalnie szwankował celownik Kamila Szymury. Na otwarcie wyniku kibice musieli zaczekać do 18 minuty, gdy po centrze z wolnego przedłużona piłka trafiła na głowę Piotra Pacholskiego, a ten dopełnił dzieła. Uspokojeni prowadzeniem Jastrzębianie zwolnili tempo gry i to okazało się błędem. Zawodnicy Falubazu natychmiast pokazali, że potrafią zaskoczyć lidera i są w stanie wykorzystać takie chwile odprężenia rywala. To ostrzeżenie nie podziałało jednak mobilizująco na naszych piłkarzy i w 38 minucie karę za lekceważenie przeciwnika wymierzył Albert Cypior, przy którego strzale nie popisał się oślepiony wrześniowym słońcem Grzegorz Drazik. Jeszcze przed przerwą gospodarze próbowali odzyskać prowadzenie, ale bezskutecznie. Pierwsze 20 minut drugiej odsłony to kalka z tego, co oglądaliśmy niedawno w Kazachstanie. Faworyt, który powinien właśnie pytać niżej notowanego konkurenta, z iloma bramkami chce wrócić do szatni, dosłownie męczył się grą. Jastrzębianie przeważali, ale nie oddawali strzałów na bramkę Przemysława Krajewskiego. Jarosław Skrobacz, widząc co się święci, zrobił to, czego w Astanie nie uczynił Adam Nawałka. Trener gospodarzy dokonał zmian, wprowadzając na boisko najpierw Dominika Szczęcha, a kwadrans później Daniela Szczepana. Tymczasem rozochocony bezradnością Gieksy Falubas zaczął chyba myśleć o sensacyjnym wywiezieniu z harcerskiej 3 punktów, w efekcie czego pod bramką Drazika znów zrobiło się gorąco. Po naszej stronie coś wreszcie ruszyło w 73 minucie. Najpierw ładnym uderzeniem z wolnego popisał się Damian Trond, a jeszcze lepiej zainterweniował Krajewski. Chwilę później Farid Ali z ostrego kąta huknął pod poprzeczkę, ale i tu bramkarz Falubazu zachował się znakomicie. Jednak w rezultacie tej akcji jeden z zawodników gości niechcący zagrał ręką w jedenastce i sędzia wskazał na wapno. Za egzekucję zabrał się ukraiński ulubieniec trybun, po czym poszedł śladem Kazimierza Dejny i Jakuba Błaszczykowskiego. Mimo zmarnowanego karnego oblężenie trwało. Jastrzębianie seryjnie bili rzuty rożne, a goście rozpaczliwie bronili cennego punktu. A jednak sportowa fortuna tego dnia jeszcze raz była po stronie Gieksy. W 87 minucie porównywany często do Zenona Swędery Dominik Szczęch ruszył przebojem między dwóch obrońców, po czym podał do Daniela Szczepana, a ten strzałem z gatunku niecodziennych pokonał Krajewskiego. Tym samym duet rezerwowych zadecydował o 3 punktach dla gospodarzy. Zdemolowany takim obrotem sprawy Faluba zrzucił się do ataku, ale tym razem Jastrzębianie nie sprawili już rywalom żadnych prezentów i 6 zwycięstwo w sezonie oraz 20 mecz bez porażki z rzędu stały się faktem. No cóż, przede wszystkim gratulacje dla gospodarzy za zwycięstwo. Trudny mecz dla nas pod kątem taktycznym. Myślę, że byliśmy tu na poziomie zorganizowanym na tyle, że można było się pokusić o ten jeden punkt, zabrakło kilku minut i w sumie ten jeden punkt niestety uciekł nam w końcówce. A mecz tak jak się ułożył, no, w różnych fazach byliśmy zadowoleni bardziej lub mniej. Broniąc jeszcze rzut karny, no to powinno się tutaj ten punkt spróbować wywieźć. Natomiast no mówię, no, trudno na gorąco oceniać, jeżeli się traci bramkę już praktycznie przed końcem spotkania. Zaczęliśmy, myślę, tak jak to powinno wyglądać. Nasze kłopoty zaczęły się od straty bramki. Myślę, że nie powinniśmy do tego dopuścić. Przede wszystkim nie chcę oceniać tutaj Grześka Drazika, bo wiadomo, że pod słońce graliśmy w tej pierwszej połowie, które bardzo mocno tam oślepiało, ale sam fakt dopuszczenia Cypior chyba, tak? Do uderzenia z takiej odległości. Myślę, że nie powinno nam się to zdarzyć. Było to gdzieś przy linii bocznej, wpuściliśmy, oddał strzał z 20, może 22 metrów, no wpadło. No cóż, przeciwnik w tym momencie, może jeszcze nie w tym, ale całą drugą połowę, wiadomo, taktyka, nastawienie było wywiezienie tego punktu. Było nam bardzo ciężko przy tej pogodzie.
organizować te akcje. Cały czas musieliśmy, dążyliśmy do tego, żeby stworzyć te groźne sytuacje. Wydawało się, że już musimy wyjść na prowadzenie, chyba tam, nie wiem, w 78 czy 80 minucie. No i chwała chłopakom za to, że po tym niestrzelonym rzucie karnym, różnie to bywa, niekiedy takie mecze nawet się przegrywa. A tutaj dobrze, że do końca konsekwentnie graliśmy, próbowaliśmy i w końcu po jednej z tych sytuacji tam podbramkowych doszło do uderzenia. Wygraliśmy 2-1, ale na pewno nie było, tak jak się to mówi, łatwo i przyjemnie. Jest tylko przyjemnie, łatwo na pewno dzisiaj nie było, ale tak tutaj gramy z tymi drużynami, które do nas przyjeżdżają i rzeczywiście dużo trudniej nam się gra tutaj niż na wyjeździe.